Cześć, ja mam na imię Majcie, wam przeczytam następną opowiastkę. Dzisiaj jest 10 i dzisiaj wam opowiem 10 opowiastkę. Het is een paar dagen heel koud. Samen met papa rennen Rune en Lotte naar het riviertje aan de voet van de heuvel. Ze hebben wollen mutsen op een warme sjaal om. Als ze het bevroren vijvertje ziet, blijft hij staan. Het water is hard geworden. Dat heeft de vriesman gedaan, vertelt papa. Die heeft vannacht water in ijs veranderd. Even later stapt Rune het ijs op. Het is glad en hard. In kleine stapjes loopt hij verder over het bevroren rivier. Boem! Daar valt hij op zijn billen. Het doet geen pijn, want hij heeft dikke broek aan. Het is koud. Papa helpt Rune overeind. Zal ik je voorttrekken? Stelt papa voor. Terwijl Rune zijn voetjes stilhoudt, trekt papa hem verder over het gladde ijs. Dit is leuk! Roept hij blij uit terwijl hij over het ijs glijdt. Nadat ze een poos gespeeld hebben, komt Lotte het met een ijspegel aandraven. Hier, een ijsje, zegt ze, geeft het aan Rune. Rune snabbelt aan de ijskoude spegel. Lekker! Hij smaakt naar water. Nadat ze een hele tijd gespeeld hebben, gaan ze weer naar huis. Want de avond valt. Onderweg begint het te sneeuwen. Dikke vlokken drabbelen uit de grijze lucht. De kinderen doen hun mond open en proberen zoveel mogelijk op te eten. Snoepjes uit de lucht, lacht Rune. Als ze thuiskomen, helpt papa Rune om de warme kleren uit te trekken. Vond jij het leuk? Vraagt hij. Ja, gilt Rune. Maar papa, jij jongen? Ik vind de Friesman een hele leuke meneer. Kan hij morgen nog eens komen spelen? Papa lacht en eit Rune over het hoofd. Natuurlijk. Dan teraz opowiem o czym bajka była. Bajka była o... Dobra. Pewnego dnia tata, Rune i Lotte poszli się bawić nad jeziorką, ale że było bardzo zimno, to zamarzło to jeziorko i tato powiedział im, że to jest przez to, że Friesman był, a Friesman to jest dziadek mróz, można powiedzieć. To jest dziadek mróz i Rune wszedł na lód, ale się przewrócił i upadł na pupę. Tu jest, tak naprawdę tu jest napisane Hajfok obrzywile upadł na pośladki. No, tak też można. I później tato się zapytał, czy by go pociągnąć. To na po długim czasie, jak się bawili, przyszła Lotte z Ice Spiegel, to jest... Sorry za krótkie cięcie, ale nie mogłam wpaść na słowo i to jest... Sopel. Trudno mi zapamiętać to słowo, przepraszam. Przyszła z soplem i dała go Runowi i on policzył i powiedział, smakuje jak woda. Później się znów dalej pobawili, ale już zapadło zmrok, więc musieli pójść do domu. Podczas powrotu do domu zaczął padać śnieg i Run się zaśmiał, aha, snoepjes uit de lucht. A snoepjes to są cukierki. Snoepjes uit de lucht to znaczy cukierki z nieba.
przyszli do domu, to się rozebrali i Runus się zapytał, czy ten dziadek Mróz jeszcze jutro by mógł przyjść się pobawić. Dobra, to obiecałam Wam, że opowiem Wam o słówkach, to teraz powiem Wam te słówka. Samen, to znaczy razem. Frisman, dziadek Mróz. Bylen, pośladki albo pupa. Pain, to znaczy ból. Het ist eiskalt, jest lodowato. Eisspiegel, to jest sopel. Dicke flocken, to są grube płatki, a dicke sneeuwflocken, to są duże płatki śniegowe. Płatki śniegowe, tak się mówi. Snupies, to są cukierki. Tutaj miałam jeszcze... Lucht, to jest powietrze, albo też można powiedzieć, że to jest niebo. I fortrekken, to jest właśnie, że może go ciągnąć. To były te słowa na dzisiaj. To były kluczowe słowa, które potrzebowałeś, żeby zrozumieć tą bajkę. Jak macie jakieś pytania, to też napiszcie w komentarzach. Będę je odpowiadać w moim następnym filmiku codziennie, jak będziecie mieli jakieś pytania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby już nigdy nie ominąć mojego nowego filmiku. Jutro będzie 11. Zostawcie lajka, to wiem, że oglądacie, Wam się podoba. I pa! Ciao!